myślę, że 11 listopada jest to dzień, w którym w każdej placówce odbywają się uroczyste apele, czy w dzień przed tym świętem, który jest dla nas świętem najważniejszym, świętem narodowym. W naszym przedszkolu 10 listopada odbyła się przepiękna akademia, właśnie przygotowana przez grupę pięciolatków, gdzie oglądając ich, byłam dumna, że tak małe dzieci potrafią tak pięknie przedstawić tą krótką, ale jakże wspaniałą, a zarazem trudną lekcję historii, jaką nasz kraj po prostu przeżył. Uważam, że dzieci są wspaniale przygotowane. Cieszę się, że nauczyciele, realizując podstawy wychowania przedszkolnego, realizują również te wartości patriotyczne, że dzieci doskonale znają symbole naszej ojczyzny, że dzieci po prostu wiedzą i mają świadomość tego, jak ważne jest życie, jak dobre jest życie w wolnym kraju. Z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. Drogie dzieci, 11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i